Siema, gram sobie w Busy Building Simulator. Jest kolejny dzień oczywiście ekspresowego serwisu Janusza, bo nie mogę zmienić jeszcze, bo żeby zmienić to muszę mieć 25% filmu, ja tyle nie mam. Jedyne co na dzisiaj mieliśmy to niestety tylko jeden komputer po wczorajszej, po poprzednim odcinku w zasadzie, ale wczorajszej naszej zabawie w serwisowe dni Januszowe, znaczy naprawę komputerów oczywiście, tak. Tutaj standardowo czyszczenie wszystko sprężarką, więc się czym prędzej pospieszmy, tam mam kilka już zamówień, ale jeszcze nie odebrałem nic. Z tego co już sobie sprawdziłem jeszcze przy okazji tego komputera, to klient sobie zażyczył białe plastikowe kable, więc czym prędzej je powymieniam tutaj. Oczywiście podłączyłem już cały komputer, ale... Dobra, tam z dysku jeszcze by się przydało odłączyć, ale nie wiem, czy jestem w stanie jakoś trafić, muszę chyba tylny panel odkręcać. Najgorzej, jak się nie da po prostu zwykłych kabli podczepiać, bo tutaj są jeszcze kable. Chociaż, ten komputer nie ma zasilacza modularnego, więc zmiana kabli na biało nic nie da, nie jestem w stanie, musiałbym cały, oczywiście dam mu zwykły biały z pokryciem, bo czemu by nie? Ale ja nie jestem w stanie mu wymienić kabli wszystkich, bo niestety, jeżeli zasilacz nie jest modularny, no to te kable, które są tutaj podpięte, no są na stałe, nie zmienię tego w żaden sposób, nie jestem w stanie, po prostu nie jestem cudotwórcą. Ale te co mogliśmy, to chyba tylko SATA będzie wymieniony. Chyba, że on chciał jeszcze przy okazji wymienić cały zasilacz. Zależy ile płaci, zaraz zobaczę ile zapłaci, bo tego nie sprawdziłem oczywiście. On płaci tylko 100 za roboczego silnika, no to nie będę mu wymieniać zasilacza, bo to jest koszt kilkuset złotych dodatkowo. Tutaj już sobie zamykam te panele. Ten drugi sobie zamknę, jak zacznę włączać komputer. Mogę podczas tego włączyć? Pod P powinno teoretycznie działać, ale jakoś tak nie działa. Więc sobie już włączmy komputer, sprawdźmy, czy wszystko chodzi. Jeżeli by nie chodziło, to nawet nie wiem, co by się stało, jeżeli by nie chodziło, czy coś muszę zrobić. O, ale piękna dieta! Dobrze, ten komputer mam skończony i w zasadzie to jest wszystko na dzisiaj. Jedynie co jeszcze będziemy musieli zrobić. Stówkę dostałem, bardzo się cieszę. Nic nie napisał, okej. Zamówić sobie kolejne, czyli tak, do zamontowania Shin Parking 600 co najmniej, to jest oczywiście pewnie jakiś zasilacz. Tak, zasilacz z 250 na 600. Maszyna się zawiesza, nie wymieniam zasilacza. Czy to możliwe, że nowe części wypobierają zbyt dużo mocy? To możliwe, nawet bym powiedział, więc on chciał zasilacz Shin 600. Shin 600, dodaj do koszyka jedną sztukę bardziej i musimy uruchomić tam 3D marka. Dobrze, będziemy pamiętać. Możecie mi pomóc? Mój komputer przestał niedawno działać, teraz w ogóle się nie włącza. Zerknijcie na niego, to chyba płyta główna. Jeśli trzeba, wymienić się na nową, potrzebuję model pod procesor Skylake. No dobrze, czyli do wymiany płyta główna pod Skylake. Kupiłem Mortoni H170, oczywiście płyta główna Mortoni H170 MTech pod Skylake. No i co mam sama tutaj pod Skylake, więc nie ma różnicy. Ile płacisz? 100. 100 ze sprzętu, to kupujemy mu tą samą, niech się chłopak cieszy. Tu zaakceptowane. Nałóż pastę termoprzewodzącą, uruchom 3D marka. Zajrzałem pod wentylator procesora i nie ma tam pasty termoprzewodzącej. Ja się dziwię, że ten proces chłodzenie jeszcze jakkolwiek to chłodziło, bo bez pasty to w ogóle tam jest tak gorąco, że to jest szok. Co za żenująca firma, macie to natychmiast naprawić, to za darmo. Tym razem przetestuję cię komputer, zanim go odeślicie. Pozdrawiam. Niezbyt fajnie, no mogę zaakceptować, no ale takie nałożenie pasty, no dobra, darmowe u nas teoretycznie, ale no, pasta tak droga już. Zwiększyć RAM do 16, a ty masz kolego ile? Ty masz tych ramów, ty masz w ogóle, masz T-Force UC 8GB 2400, dobrze, to szukamy oczywiście już T-Force'ów 8GB 2400, T-Force czerwone 8GB 2400, dodaj do koszyka. Wszystko oczywiście na jutro sobie zamawiamy i akceptujemy wszystkie zamówienia i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Wszystko jest na jutro, rachunki za niedługo. Te biurko będę mógł kupić jak będę miał trzeci poziom, a trzeci poziom to będzie 1500 dolarów tutaj, bardzo drogo. Kolejny dzień pracy, kolejny dzień u Janusza, oczywiście nasze tutaj rzeczy. Zająłbym się tym wymianą pasty termoprzewodzącej, bo to chyba będzie najprostsze, bo wystarczy, co zrobię, to odkręcę sobie płytę, znaczy panel przedni z pięknym tutaj szkłem, bądź plastikiem, ja miałem kiedyś taki z plastikiem u siebie. I założenie zwyczajnie pasty, założenie chłodzenia używanego oczywiście termala. Teraz to okablować. Nie kojarzę, żeby on chciał wymienić kable. Ten, wiem, że jeden tam chciał wymieniać kable, a czy reszta chciała? Nie mam pojęcia. Teraz mnie jedna rzecz zastanawia, czy facet jest lekarzem, czy po prostu bardzo lubi lekarzy, bo taka tapeta, takiej tapety nie ma każdy. Ja na przykład bym nie mógł mieć takiej tapety, bo jest to strasznie brzydka. Ale każdy ma to, co lubi. Oczywiście zainstalowałem już mu ten program 3D Marka i zaraz go sprawdzimy. Dobra, sprawdzamy 3D Marka. On troszeczkę potrwa. On ma 10, 7, 20 klatek na sekundę. Dobra, to cały czas rośnie, jest dobrze. Co ma w ogóle w środku? To mnie interesuje. Nie, przejdź do komputera, chciałem zobaczyć konfigurację. A on tutaj ma 4 GB RAMu, 970 Gamer i Intel Pentium G400-4520. Słabo. Nie wiem, czy mogę anulować. Dobra, na razie musimy sobie poczekać niestety. Och, nareszcie skończyliśmy. To jest wszystko, co potrzebujemy tutaj zrobić. Po prostu go odłóżmy. To jest okropny komputer, jak ja długo musiałem czekać. Taki syfiasty komputer. Tutaj mam oczywiście pana Mariusza Wójcika. Mariusz Wójcik, czy chciałeś jakieś nowe kable? Lubię podzespoły lśniące nowości. No, my tylko nowe zamontowujemy. Nigdy starych, ale pewnie tak nam zarzucą, że używane, bo przecież to jest logiczne. Nie, u nas nie ma używanych. Ty chciałeś tylko wymianę dodać w zasadzie ramy. Standardowo. Nie chciał żadnych kabli. Oczywiście sprawdziłem sobie przy okazji, czy chcę jakieś kabelki tutaj popodczepiać, nowe, jakieś kolorowe. Ja bym dał tu białe, cała budowa jest biała, więc białe kable by ładnie się komponowały, patrząc na to, że większość rzeczy w środku jest czarna. Kable nie pasują czarne do wszystkich rzeczy w środku. Dobra, czekamy, wszystko się odpala. Czy muszę coś robić jeszcze? Nie muszę. A w ogóle to mam ten pokazany. Jak to sprawdzić? Halo, gdzie jest ten panel śmieszny? Dobra, wszystko działa. Mogę to jakoś sprawdzić? Prawym przyciskiem się bierze komputer. No tak, dobra, wszystko działa. Nie wiem, taki panel się ten i... scrollem. Dobrze, fajnie wiedzieć. Nawet nie działa, tylko... Teraz chciałbym to naprawić. O, działa. Do wymiany płyta główna, więc szybko to sobie wykręcamy! Wszystkie rzeczy oczywiście standardowo trzeba wykręcić. Dosłownie, w tej grze... Znaczy, wiecie...
tak naprawdę normalnie zasilacz, zasilacz chłodzenia powinno normalnie z płytą główną się odczepiać, tak? Jak płytę główną odczepiam, lepiej zdjąć, ale no na przykład, nie wiem, kości RAM, no nie ma potrzeby wyciągać, jeżeli chcemy wymienić płytę główną. Możemy to zrobić troszeczkę później, zwyczajnie, ale rozumiem zamysł, nie miałbym gdzie tego już powyciągać, więc wyciągamy. Nigdy na pionowo nie wyciągałem płyty głównej, przyznam się szczerze. Tutaj robię to chyba pierwszy raz w życiu. I wykręcając jeszcze te korki śmieszne, które są tam powkręcane. No nie wiem, nigdy nie wykręcałem ich z płyty, bo uważałem, że można ewentualnie dopasować sobie później i przestawić, przekręcić czy coś. A tutaj nie wiem, wszystko muszę na nowo robić. Przede wszystkim, nie, płyty główne, ta zepsuta, tą trzeba zamontować. Oczywiście te korki znowu w tym samym miejscu montować. Zamiast je zostawić zwyczajnie, to musiałem je wykręcić. Bez sensu to jest. Ale no niestety, to jest tylko kran, nie da się mieć wszystkie tak, jakbyśmy chcieli. A oczywiście, no nie wiem, ja mówię, bo ja bym, nie wiem, nigdy nie robiłem komputera w pozycji pionowej. Ja bym go położył, bo to by było 10 razy łatwiejsze zwyczajnie, niż jak tutaj jest pokazane, robić to na stojąco. Bo przecież ta karta graficzna troszeczkę waży często. A tutaj byśmy musieli wszystkie rzeczy dosłownie, idealnie dopasowywać. Cieszmy się, że to jest przyczepiony panel. Zabezpieczenie oczywiście. Bo nie wszyscy to mają. A najpierw może dam chłodzenie. A może najpierw to zamontuję procesor. To jest też dobry pomysł, bo tak procesora kłaść na... Znaczy pastę termoprzewodzącą kłaść na sam soket nie jest najlepszym pomysłem. To było beznadziejne. Cała płyta główna poszłaby do śmieci. Na szczęście jestem ogarniętym człowiekiem i wszystko sobie montujemy. Wydaje mi się, że mam wszystko, więc możemy okablowanie dawać. Czy kolega Woodward chciał jakieś kable? Nie widzę, nie ma nic o kablach. Chyba tylko jeden klient chciał jakieś nowe kable podczepiać. No trudno, skoro nie chcą moich kabli, które prawdopodobnie chyba darmowo daje. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to są darmowe kable, czy to jest, nie wiem, zakupione. Czy mam dogadane z firmą, że jak raz kupię te kable, to już później mam je ciągle na stałe za darmo. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tamten już zakończyłem, znaczy naprawdę tamtego zakończyłem, więc założyłem już kolejny tutaj komputer. I nie, żaden z tych komputerów nie chciał mieć customowych kabli. Na jutro będziemy mieli customowy kabel, bo sobie sprawdziłem. Tutaj jedynie co musimy zrobić, to wymienić zasilacz na lepszy, no bo stwierdził właściciel, że potrzebuje lepszego zasilacza. No klient nasz pan, ten działa, jak widać, świetnie sobie radzi. No sprzedajmy i tak nic z nim zrobię, nie wstawię komuś używanego, oczywiście. Nie widzę sensu takiego. Czemu ja nie muszę tego zamontować? Halo, co jest? A, bo to jest jako zaślepka i dopiero wtedy. A, wszystko jasne. Znaczy, ja bym te używane części zostawił sobie i ewentualnie sprzedawał, jeżeli nie służyłyby mi za stację testową. Tutaj chyba nie muszę za bardzo testować, bardzo się cieszę, ale no nie wiem, ja bym zostawił u siebie po prostu te sprzęty. Chyba, że już bym nie miał miejsca, to oczywiście poszedłbym gdzieś tam sprzedał, czy po taniości tam praktycznie oddał za darmo. Ale to nie jest mój serwis, to jest serwis Janusza. Oj, kolejny 3D mark do zrobienia. Tamten miał 20 FPS-ów, ten będzie miał pewnie około 15, bo się na 15 zatrzymał, ale czekamy kolejne 200 lat. Tutaj już możemy sobie sprawdzić na następny dzień, czyli na jutro. Mamy wymóg, żeby to było na jutro i potrzebujemy wymóg jednej gwiazdki, drugi poziom wymóg, no mamy drugi poziom, jedną gwiazdkę, nie mam pojęcia, gdzie są te gwiazdki, może kiedyś się dowiem, ale tutaj chciał kolega jasno-szare przewody, więc zaakceptujmy sobie na jutro i to sobie przyjdzie, też bym mógł odebrać nawet, ale ten komputer musiał wszystko naraz, by wiedzieć, ile już ładnie zarobiłem, czy już poziom mi wskoczył może na przykład, ale to potrwa jeszcze wieki. O nie, prąd nam odcięli, o nie, a nie, jednak działa. Ktoś wyłączył światło, czy to ty panie dinozaurze? Tu się przy okazji skończyło już robić. I możemy go odłożyć na miejsce, bo on tam nic nie chciał tak naprawdę, prawda? Odbierzmy sobie 360, bardzo się cieszę, odrzuć. Odbierzmy sobie. Komputer gotowy do uruchomienia. Uj. Teraz mam gwiazdki, zobaczcie. Bonogle to nowa strona z recenzjami, w której twoi klienci będą ceniać świadczone przez ciebie usługi. Bardzo się cieszę. Znaczy nie wiem, czy się dokładnie cieszę, ale troszeczkę się cieszę. Recenzja na Bonogle 5. Teraz dopiero są gwiazdki. Aha, i patrzcie, zabrał pół gwiazdki jednej. Najgorzej, tu mam nowe części oczywiście standardową, to też możemy sobie odrzucić. I no to czekamy do jutra, myślę, że 30 dni jeszcze możemy sobie na szybko zrobić. Kolejny dzień w tej przeklętej, parszywej firmie. Tutaj mam oczywiście 200 komputerów i chyba prawdopodobnie jest już kapryśny klient, który potrzebuje dwóch gwiazdek. Akurat to wszystko jest urodzimy, więc mamy ładnie dwie gwiazdki będą, jak sprzedam ten komputer. Tutaj mamy rachunki, zapłacimy sobie za nie. Czasami trzeba opłacać rachunki. Tu już sobie wykręćmy ten przedni panel i zaczniemy czyścić cały komputer. Jak widać, ten komputer służył do kopania bitcoinu, bo widać jest cały zakurzony. Muszą chyba spędzić bardzo dużo czasu w kopalni szukając tych bitcoinów. Pan klient zażyczył sobie tutaj jasno-szare kabelki. Oczywiście mu to zamontowałem, bo pamiętałem gdzieś tam w głowie, miałem, że te jasno-szare są potrzebne. Całe szczęście, bo jakbym nie pamiętał, to było okropne. Wygląda jakąś mega drogą kartę graficzną, to mnie zastanawia. Nic tu już więcej nie muszę robić. Mamy wszystko z tego, co kojarzę, możemy sobie odebrać i... 3. Mój sprzęt wrócić z porządnego czyszczenia, ale tempo pracy jest dość wolne, zwłaszcza podczas uruchamiania. Co ja miałem zrobić niby? To twoja wina. Nadal nie mamy dwóch gwiazdek. Nie wiem, że sobie zostawimy tamto zlecenie dwugłosowe, bo nie mogę, nie jestem w stanie go zebrać. 2 dni na to, czyli będę miał bardzo mało dni. Jak jutro weźmiemy, to bardzo mało mi zostanie. Dobrze, zaakceptujmy to sobie. Tutaj kolega chce dołożyć, zwiększyć przestrzeń dyskową do 1,5 terabajta. A ile ty masz pamięci w środku, kolego? 500, czyli terabajta trzeba kupić. Dobrze, kupimy tego terabajta, żeby nie było. Karty graficzne. Co ja robię? Pamięć masowa, terabajt. Oczywiście weźmiemy, ile ty masz stówę. I ty masz tutaj Mortoni EZ500. Sprawdźmy, czy jest Mortoni jakaś terabajtowa. Nie ma. No to chyba Segatę trzeba dać, no. Barakudę Segatę. Damy jedną do koszyka i zaakceptujmy sobie spokojnie. Na PC można pograć w Sailway The Sailing Simulator. Okej, fajnie wiedzieć. Mogę w ogóle sprawdzić, co jest potrzebne do tego. Na przykład tutaj dodaj program.
To nie chciałem tego włączać, ale nie 3D Marka, ale nie mam programu jednego. Ja muszę go kupić. Czekajcie, szybki zakup programów. Tak będzie łatwiej, po prostu szybciej. Przyspieszę sobie coś, co jest potrzebne. Narzędzia i oprogramowania. Auto złączę za 1000. Bardzo bym chętnie kupił, ale no nie wiem. To by tak ułatwiło mi życie. To by tak ułatwiło życie, że szok. Port z recenzjami firm. Też by było fajne. Informacją ze systemu. Mi jest potrzebny. Można zagrać, czy jakoś tak to się nazywa. Auto tulejka, co? Auto śruba. Wszystkie śruby wchodzą, wychodzą automatycznie. Chodź, ile tu rzeczy jest? O, pójdzie. To jest mi potrzebne. Dobra. Na jutro oczywiście to wszystko potrzebujemy. Tylko, że ja bym chciał to wszystko naraz. Czyli zróbmy tak. W sumie to na razie. Kupmy to na spokojnie. I teraz zainstalujmy sobie ten program. O, i sprawdźmy na tym komputerze, co jest mi potrzebne. I później się pobawimy. Tutaj dziękuję za naprawienie mojego komputera, ponieważ została dodana pasta termoprzewodząca. Wszystko działa poprawnie. Bardzo się cieszę, że kolega się cieszy, że nam się udało. Tutaj mamy ile? Bo on chciałby zwiększyć pamięć RAM do 16 GB. Mamy 8 G-Skilla. Dodamy jeszcze jedną 8 G-Skilla, bo czemu żeby nie? G-Skill Fortis 8 GB, ale nie, to jest Flare. G-Skill Flare 8 GB z prędkością 2400. Przepraszam, że czasami tak cały czas klikam, ale chciałbym wiedzieć na pewno, czy dobrze biorę. Tutaj jeszcze pamięć masowa była jedna, Barracuda terabajtowa. I czekamy teraz tylko na ten program. Tak, zrobić to. Poczekamy, się zresetuje. No mamy czas, no spokojnie. A przy tym sprzęcie będziemy przynajmniej wiedzieć, co jest nam potrzebne do zalecanych ustawień i co trzeba będzie wymienić w komputerze. Tak będzie łatwiej, bo ja zazwyczaj robiłem tak, że komputer przychodził, ja sobie sprawdzam i dopiero wtedy się bawiłem. Mogę przestawiać? Nie mogę niestety. I kolega by chciał zagrać w grę Sailway, The Sailing Simulator. Sprawdźmy, co jest do tego potrzebne, bo on chce na wymaganiach zalecanych pograć. Szukamy Sailway, wiem, że jest gdzieś na dole. Zalecane to jest 2 GB RAMu, pamięć VRAM 4 GB. 2 GB RAMu, ileś masz GB? 8, czyli da radę. 4 GB VRAMu ma 3 GB, czyli karta graficzna prawdopodobnie tylko będzie do wymiany. Ale sprawdźmy, pamięć masowa 8 GB, no raczej pamięć będzie miała, tak mi się wydaje. i7-6700, czy on ma i7-6700, nawet ma w wersji K, czy jest nawet lepsza, i co najmniej Nvidia 1050 Ti, czy ja mogę swój komputer w ogóle wymienić, to jest ciekawe, 1050 Ti, dobrze, czy to jest na pewno wszystko, 1050 Ti, tak, czyli wystarczy, że my kupimy kartę graficzną 1050 Ti i powinno wszystko teoretycznie zadziałać, tak mi się przynajmniej wydaje, mamy FTW, albo zwykły gaming, weźmy tą chyba w gaming po prostu, jaki to masz budżet, $350, kupmy tą, najwyżej będzie nieużywana, bo tutaj nie ma nic napisane o tej grze. A przynajmniej nic specjalnego, że potrzebuje wersję jakąś tam, wersję TI potrzebuje tylko. A to jest wersja TI, no to powinno pójść wszystko na jutro. Zobaczymy to na jutro, więc kupujemy sobie, zaakceptuj. Komputer montowany na miarę, tak, to wiem, spokojnie. Tu już ten i tutaj mamy wymóg. Chyba ja bym sobie jeszcze zrobił, więc tak mi tak wciąga, żebym mógł cały czas z nią grać. Ale no niestety nie da się mieć wszystkiego w życiu, dlatego było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku, no i trzymaj się.